Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, pan Tomasz Wician, attaché do spraw handlowych Republiki Węgier, pan Dominik Pasek, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, profesor Władysław Migdał, Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i dr Krzysztof Duda, dyrektor Instytutu Zootechniki. Panowie, jakbyśmy chcieli określić jednym zdaniem, czy to w ogóle się uda, czym jest produkt górski? Panie dyrektorze. Ode mnie, bardzo dziękuję. Myślałem, że zaczniemy od pana marszałka, ale to, jeśli tak zostawione, zestawione i zadane pytanie, no powiem, pytanie trudne i proste. Są tutaj przed nami, myślę, i myślę wielu mieszkańcom Małopolski, ale nie tylko Polski, znane produkty. Produkty górskie, które no, pozyskiwane w sposób tradycyjny w naszych małopolskich gospodarstwach. Znamy strukturę, to są stosunkowo niewielkie gospodarstwa. Przypomnę, średnia to jest 4 hektary, ale ta receptura i ta pieczołowitość, ten kunszt przyrządzania tych produktów, myślę, że to jest siła i marka tych produktów. Jesteśmy na Sądecczyźnie. Myślę, że chyba jest to teren, który posiada największą ilość, jeśli chodzi o produkty tego typu jakości. Produkty górskie, tak? Bo mówimy tutaj właśnie o terenach górskich i podgórskich. Myślę, że tak pokrótce odpowiadając na pytanie, dyrektorze, są te produkty. Dyrektorze, bo tak, znamy oscypek, znamy kwaśnicę, znamy bunc, znamy jabłko łąckie. Co jeszcze? No ja jeszcze genetycznie to znam śliwowicę, bo jestem z Łącka. Oczywiście znamy żentycę, która jest wyśmienita. Serwatkę, o której mało kto mówi, a przecież to była świetna rzecz. Maślankę z masła, no to jest też produkt górski, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że tutaj w górach większość bydła to było polskie czerwone albo czerwono-białe, to jest bydło, które dawało małą ilość mleka, ale mleko wysokiej jakości, tłuszczowość 5,5 w porównaniu do HF-a, który daje 3,5 czy gdzieś w okolicach 4. Mleko, które ma o wiele mniejszą możliwość uczulenia alergicznego, czyli mleko właściwie krów, które genetycznie w jakiś sposób były związane z człowiekiem. Zwierzęta udomowiono, zwierzęta tej rasy żyły z ludźmi w tym regionie pewnie ładnych kilkaset lat, a może nawet i kilka tysięcy lat i dzięki temu ludzie się uodpornili na różnego rodzaju możliwe, potencjalne uczulenia, które by mogły być od mleka. No oczywiście jest tych produktów górskich mnóstwo. Ja myślę, że my nie doceniamy choćby nawet rosołu z makaronem, który jest chyba podstawowym daniem podawanym w każdej kuchni przynajmniej raz w tygodniu, a to jest nasz produkt tradycyjny i proszę sobie wyobrazić, że jeszcze go nikt nie zarejestrował chyba jako produktu tradycyjnego. Czyli często mamy coś bardzo blisko siebie, my tego nie dostrzegamy, bo albo jest to dla nas oczywiste, że ono jest, albo wydaje się nam, że ono nic nie jest warte. Nieprawda, bo na tym nic nie wartym placku Włochy zrobiły furorę na świecie, czyli na pizzy. Dlaczego my nie myślimy w ten sposób o podpłomyku albo o innych produktach, które właściwie są, były, a czasem i są na co dzień w domu. Więc tych produktów różnego rodzaju, nieprzetworzonych i przetworzonych, w naszym regionie jest niesamowicie dużo. I tutaj wiemy doskonale, i pan marszałek wie, bo przez Urząd Marszałkowski przechodzi rejestracja produktów. Tak się składa, że my z profesorem jesteśmy w komisji marszałkowskiej. Wiemy, że tych produktów przychodzi sporo. Zarejestrowanych ich mamy bardzo dużo. I proszę państwa, moje pytanie jest takie, ile z tych produktów weszło w krwiobieg ekonomiczny? Bo my sobie możemy je rejestrować w nieskończoność. Ale ile z nich daje przychód? Wydaje się, że warto by popatrzeć w ten sposób, żeby te produkty weszły w obieg handlowy, w obieg turystyczny. Mamy w Krakowie w tej chwili mnóstwo turystów, którzy niezwykle chwalą kuchnię polską. To my sami wróćmy do tej kuchni, z której nas wyrugowano w latach 90. i 2000, kiedy to zachwyciliśmy się byle jaką pizzą, byle jakimi produktami, które nam upychano wręcz bezczelnie z zachodu.
To jest taka moja zachęta do tego, żeby wrócić do kuchni regionalnej, żeby zacząć samemu gotować, eksperymentować. Ja uczę studentów i widzę, że studenci bardzo chętnie sami eksperymentują w tej chwili w kuchni, co jest dla mnie bardzo, bardzo miłe. Ja ich do tego zachęcam, sam gotuję i promuję kuchnię naszą, tradycyjną, górską kuchnię w Polsce i nie tylko w Polsce. Do studentów i młodego pokolenia za chwilę wrócę, ale dyrektor Duda wywołał trochę pana marszałka. Panie marszałku, 6 milionów turystów przyjechało w tereny podgórskie i górskie w tamtym roku w Małopolsce. Przyjechali nie tylko oglądać piękny krajobraz, ale także kosztować tych potraw. Czy to dużo, czy to mało, 6 milionów? Dla mnie oczywiście to jest bardzo dużo, przy czym trzeba podkreślić to, że mamy ogromny wzrost ruchu turystycznego w bieżącym roku. Czerwiec rok do roku, czy miesiąc do miesiąca w poprzednim roku to około 40%. Wyobraźcie sobie Państwo, że lipiec przyniósł wzrost w ruchu turystycznym, szczególnie zagranicznym, około 150%. To są niewyobrażalne rzeczy. Na to się składa wiele przedsięwzięć realizowanych, jeżeli chodzi o promowanie naszego regionu, zarówno przez wszystkie samorządy, przez organizacje pozarządowe, przez Małopolską Organizację Turystyczną i w końcu przez nasz urząd, który podejmuje bardzo wiele różnego rodzaju przedsięwzięć, dużych przedsięwzięć promocyjnych, które powodują to, że ruch się zwiększa. Oczywiście elementem również ogromnego przyciągania do Małopolski, Małopolska się robi bardzo modna, coraz bardziej modna, są produkty tradycyjne, o których mówił pan dyrektor. My ich mamy zarejestrowanych na liście ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jeśli dobrze pamiętam, 227, zajmujemy trzecie miejsce w kraju, jeżeli chodzi o regiony, wyprzedza nas województwo lubelskie i Podkarpacie. Niewielkie to są różnice, mam nadzieję, że w jakimś przewidywalnym czasie być może Małopolska wyjdzie na pierwsze miejsce, ale chciałbym wrócić do tego pytania na początku, czym jest produkt górski, rozumiem, że mamy szansę też odpowiedzieć. Otóż, Szanowni Państwo, owce można hodować wszędzie, można hodować w górach, można hodować nad morzem. Oscypek może być zrobiony w górach, może być zrobiony nad morzem, ale jedno jest oczywiste, że rąk górskiego bacy nie zastąpią ręce rybaka nadmorskiego. Drewna, którym się wędzi oscypek czy oscypki, nie zamieni się na jakiś inny rodzaj pospolitego drewna, które można wykorzystać w terenach nadmorskich. Podałem ten przykład taki krańcowy góry morze, bo jest pewna specyfika, są receptury, jest tradycja wyrabiania oscypka. Oczywiście to się odnosi do wszystkich produktów, bo to nie oscypek to jest tylko i wyłącznie przykład, więc składa się na to bardzo, bardzo dużo różnych okoliczności, które w efekcie powodują to, że oscypek górski jest nie do zastąpienia i nie do podrobienia, zwłaszcza ten oryginalny, bo wszyscy wiemy, że na tym rynku też jest różnie. No po prostu owce nie zawsze dają mleko. Często, gęsto oscypek krowi jest podawany jako oscypek owczy dla tych, którzy na tym się do końca nie znają, ale ten taki tradycyjny, klasyczny w mojej ocenie jest nie do podrobienia. Jeżeli turyści, szczególnie ci, którzy gustują w produktach regionalnych, tradycyjnych, to w dużej części też przyjeżdżają po to, żeby pokosztować. My jako województwo co roku organizujemy około 10 edycji tak zwanego Małopolskiego Festiwalu Smaku. To są bardzo duże przedsięwzięcia, przewija się po kilkanaście tysięcy turystów, mieszkańców, różnych osób, które po prostu nawet już jeżdżą za poszczególnymi wydarzeniami po to, żeby pokosztować, ale też kupić. Wystawcy mogą swoje produkty sprzedawać. To tak a propos tego, na co pan bardzo słusznie zwrócił uwagę. Co zrobić, żeby wprowadzić w obieg jakby gospodarczy, szeroko rozumiany, te 227 produktów tradycyjnych. No to jest zadanie między innymi dla nas. Panie Tomaszu, a który produkt górski panu smakuje najbardziej, polski produkt górski? No,
Ja nie mogę rozliczyć. Wszystkie są bardzo fajne. Trochę inny niż ani nasze węgierskie, więc bardzo interesujące, smaczne. Ulubiam wszystkich tych. A wy, Węgrzy, macie dużo produktów górskich, dużo produktów regionalnych? No nie mamy gór w ogóle, więc mamy tylko regionalnych produktów. Eget noć. Ale tak, mamy produktów regionalnych. No, Węgry nie są państwem wielkim, więc wszystkie produkty regionalne zebraliśmy do jednej kupy, nazywamy ich Hungarikum. Hungarikum to nie tylko żywność, a wielu innych rzeczy. Ja może pozwolę sobie przeczytać krótko, żeby to było jasne, o co chodzi, co to jest kolekcja Hungarikum. Kolekcja Hungarikum obejmuje dobra intelektualne i kulturowe oraz wytwory materialne stworzone przez Węgrów, które wszyscy Węgry uważają, że swoje i znane są one na całym świecie oraz na podstawie których obcokrajowcy mogą odróżnić nas od innych narodów. W kolekcji znajdują się takie wybrane wartości, które stanowią podstawę tożsamości i uczucia przynależności narodowej. Jest to taki świadomy, uporządkowany zbiór wartości, który udowadnia na całym świecie żywotność, pomysłowość, kreatywność i wyjątkowość Węgrów. I jeszcze chciałbym dodać jedno zdanie. Specjalistyczne obszary tych Hungarikum, zgodnie z ustawą, bo mamy ustawę Hungarikum, zgodnie z ustawą Hungarikum wartości znajduje się w kolekcji Hungarikum, można zakwalifikować do 8 specjalistycznych obszarów: rolnictwo i gospodarka żywnościowa, zdrowie i styl życia, środowisko zabudowane, rozwiązania przemysłowe i techniczne, dziedzictwo kulturowe, sport, środowisko naturalne, turystyka i gościnność. I oczywiście dla nas w tej chwili chyba rolnictwo i gospodarka żywnościowa i turystyka i gościnność jest najważniejszy. No tak, ale przecież macie jeszcze, macie w tym świetne wyroby wędliniarskie z Mangalicy. I tu myślę, że warto się pochwalić. No i ja mam marzenie, żeby takie rozwiązanie węgierskie weszło do Polski w związku z destylatami, bo od niedawna rolnicy mogą wytwarzać destylaty owocowe na własne potrzeby. Jak to? Nie znam dokładnie tego rozwiązania. Jak to teraz jest na Węgrzech? Tak, już kilka lat jest dozwól na to, żeby wszyscy, kto chce, mogli kupić oficjalnie, legalnie, absolutnie legalnie ten sprzęt, z pomocą którego można to w domu zrobić i tylko trzeba to do służb nalogowych powiedzieć, że mam chęć zrobić ten destylat i do 50 litrów na rok można zrobić to bez podatków. Można i więcej zrobić, ale już wtedy trzeba płacić podatki. A kto sprawdza, no są służby, które sprawdzają, ale nie cały czas, można tak powiedzieć. A to jest też tak na Węgrzech, jak trochę u nas w pewnym momencie było, że ta tradycja produktu lokalnego, produktu regionalnego zanikała. U nas był z tym problem, wypychany był ten produkt, teraz zauważamy w końcu, że to jest olbrzymie bogactwo. Prawdopodobnie tak, ale w tej chwili to, co jest częścią ustawy Hungarikum, to próbujemy ratować. I oczywiście to nie jest tylko produktem regionalnym z tej chwili, bo jest sprzedawany na całym świecie, więc oryginalnie to jest związany z jakim regionem, ale może być produkowany nie tylko w tym regionie. Na przykład kielbasa, Dziula to jest miejscowość na Węgrzech, Czaba to tak samo jest miejscowość na Węgrzech, Debrecen jest miejscowość i mamy odpowiedzialne kielbasy. Debrecińska, Dziulaj, kielbasa, ta Czaba. Ale Tokaj można tylko w Tokaju. Nacjonalistyczni pod tym względem. Prawda. Tokaj robią też gdzie indziej, ale to nie jest w już kraju. Tak, w innym kraju. Panie profesorze, młodzi rolnicy, którzy kształcą się na uniwersytecie, widzą potęgę, widzą potencjał produktów lokalnych? Tak, widzą ten potencjał, dlatego staramy się im jak gdyby pomóc w tym i takie zajęcia nie tylko, i nie szkolimy nie tylko w produkcji produktu
przemysłowego, takiego wysoko przetworzonego, ale głównie właśnie produktu tradycyjnego, który jak później się okazuje im pomaga, bo wśród tych produktów, które sami produkują dla szerokiego konsumenta, również produkują właśnie takie produkty dla niszowego konsumenta. Więc z takich zajęć, które mają na przykład domowy wyrób wędlin, domowy wyrób sera i tak dalej, oni się tym naprawdę są bardzo zainteresowani. To jest zasada taka, że dostają trochę wiedzy teoretycznej, ale później dostają punktusze, mają zrobić sobie wszystko, co mogą zrobić tradycyjnie, uwędzić, zbadać, czy to się spełnia wymogi te, które sanepid i weterynaria, później zjeść i przeżyć. Jakoś udaje się, że dotychczas nikomu się nic nie stało. Największą frajdą dla mnie jest to, że jak taki absolwent po 2-3 latach przyjeżdża, powiem, że niech pan spróbuje mojego. Nie? A największą frajdą jest to, że stwierdzam, że to jest lepsze niż moje. Bo to znaczy, że wychowałem sobie następcę, który jest lepszy ode mnie. To jest chyba największa frajda dla nauczyciela. Natomiast wracając do tego, co pan marszałek powiedział i panowie dyrektorzy, jesteśmy jednym z niewielu regionów, który wpisuje na listę produktów tradycyjnych produkty, które się zgłaszają, które są zgłaszane przez producenci. W niektórych regionach wpisuje się tylko te produkty, które są ekonomicznie sprzedawane, dadzą się sprzedać. Jak się zgłasza w Małopolsce czy w Podkarpackim koło gospodyń, które chce zarejestrować placek albo krówkę regulicką, która nie sprzedaje się na co dzień, to my ją rejestrujemy. Tutaj marszałek Smułka jest fanem takich właśnie produktów i to jest dla tych ludzi naprawdę wielkie przeżycie, kiedy oni przyjeżdżają, prezentują ten swój produkt. Przy okazji przyjeżdża wójt, przyjeżdża kapela, Wrocławicka tańczy i śpiewa i pachnie, więc to jest naprawdę święto dla tych ludzi, którzy no, widzą się, są docenieni. Oni opowiadali godzinami o tym swoim produkcie. Oni chcą przekazać tą tradycję. A dlaczego tak robimy? Bo jeżeli tego nie zapiszemy, to ten produkt za chwilę zginie. Starsi ludzie wymierają, więc tego produktu nie będzie. Natomiast jeżeli on już jest zapisany, on jest na liście produktów tradycyjnych, on będzie żył, dalej będzie żył. Powstają opracowania całe na ten temat, więc to jest, myślę, że bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o nasze województwo i zresztą Podkarpacje, Śląsk podobnie to robi, że wpisujemy każdy produkt, który się zgłasza. Niekoniecznie on musi być marketingowo, czyli taki, który się sprzedaje. Ale byłoby dobrze. Tak jest. Ja z uporem maniaka, jeśli pan redaktor pozwoli, Wydział Technologii Żywności prowadzi studia, jak założyć własną małą winnicę, własny mały browar. Ja myślę, że za niedługo wzorem Węgier pójdziemy i będzie mała własna destylarnia. I życzmy sobie tego, ponieważ Małopolska, ile się nie mylę, może się mylę, ale wydaje mi się, że nie, ma najwięcej destylatów i alkoholi wysokoprocentowych zarejestrowane w Polsce. Od wódki z grochu Jaśka począwszy, a na najmocniejszej śliwowicy, a po drodze jeszcze Złącka Żytnia jest zarejestrowana jako produkt i jeszcze inne przecież. I wydaje mi się, że mamy ich najwięcej zarejestrowanych w Polsce. Nawet z fasoli. Tak, właśnie. Jesteśmy liderem i w dobrych zawodach uczestniczymy. I dobry destylat można zrobić nawet absolutnie. Z fasoli tak. Pięknego Jasia, to co pani Janina pokazywała, prawda? Panie dyrektorze, dzisiaj tutaj te produkty regionalne, produkty górskie mamy na wyciągnięcie ręki. Jak to zrobić, żeby, nie mówię każdego dnia, ale chociaż raz w tygodniu przygotować w domu posiłek z produktów wytworzonych, zrobionych rękami polskiego rolnika? To między innymi organizować tego typu wydarzenia, tak? I im więcej, im częściej się tu spotykamy i o tym mówimy, to jest najlepszy nośnik. A tak wracając do takiej naszej codziennej pracy, bo cały czas będę się odnosił do stulecia doradztwa państwowego w Polsce, ale to jest taka, szanowni państwo, praca u podstaw. To jest ta współpraca, właśnie to, o czym pan marszałek powiedział, samorządu, każdego szczebla, tak. To jest to wspieranie, to jest to promowanie, to jest to spotykanie się, budowanie tych relacji, więzi rolnik, producent, przetwórca i świadomy konsument, tak. To myśmy tu, wszyscy tu panowie, jak pewnie siedzimy, łącznie z panem redaktorem, to ta świadomość, ona jeszcze lata temu nie była taka rozbudowana. I to, że tu przed nami leżą i cieszą nie tylko nasze oczy, ale i podniebienia,
i pewnie jakby pan profesor sprawdził skład chemiczny i zawartość tych produktów, to wyjdzie, że pewnie to jest ekologiczne, tak, albo zdrowa żywność. To jest nasz atut. W zestawieniu z wciąż drobną strukturą, i jesteśmy województwem, które posiada najdrobniejszą strukturę gospodarstw, zwłaszcza tutaj na Podhalu, gdzie jeszcze to rozdrobnienie działek i ta ilość działek, która składa się na stosunkowo wciąż niewielkie powierzchnie, to jest ten mankament, ale tego typu wydarzenia i budowanie tych relacji, więzi, sprzedaż bezpośrednia, te narzędzia, które są oferowane, które nasz rząd wprowadził, Ministerstwo Rolnictwa, które umożliwia bezpośrednie dotarcie do konsumenta, czyli wcześniej sprzedaż bezpośrednia, a od 2017 rolniczy handel detaliczny, mole, marginalna, ograniczona lokalnie sprzedaż, to jest budowanie tych relacji. To jest eliminacja pośredników i co do tego wszyscy się zgadzamy. No im mniej im ten łańcuch, ten wszyscy wiemy i doskonale znamy ten slogan, tylko żeby to nie był slogan, tylko żeby każdy z nas jako konsument, a każdy z nas tu jest konsumentem, żeby świadomie i niestety przynajmniej raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie zaopatrywał się u rolników. Ja wiem, że to jest trudne, bo klient jest przyzwyczajony do zakupu w jednym miejscu praktycznie wszelakiego asortymentu, ale oprócz, być może ja też mogę przykład przytoczyć platformy, która w odpowiedzi na pandemię powstała z inicjatywy ministerstwa, ale wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego powołaliśmy do życia tak zwany e-bazarek, tak? I każdy z województw ma taką platformę i na tej platformie między innymi konsument może dotrzeć do producentów między innymi żywności tradycyjnej, czy górskiej, czy podgórskiej, i nawiązać te relacje, tak? A budowanie tych relacji, myślę, że każdemu z nas zależy na tym, żeby zdrowo się odżywiać, promować, bo szanowni państwo, produkt górski, podgórski to nie tylko ta sama stricte żywność, czy produkty już przetworzone, ale cała otoczka, która się z tym wiąże. To jest produkt turystyczny, mówiąc wprost i bez ogródek, że to jest nasz atut jako Małopolski, że my oprócz tego, że potrafimy się delektować i cieszyć tym, to jeszcze możemy zbudować cały produkt, tak, turystyczny w oparciu między innymi albo przede wszystkim o tą zdrową żywność, która nie tylko zyskuje coraz większe rzesze wśród mieszkańców Małopolski, Polski, ale też przede wszystkim to jest nasza świetna wizytówka wśród innych krajów. Żebyśmy mogli spoglądać na taki oscypek, jak tu przed nami leży, na taką kiełbasę, to nie trudno się domyślić, wcześniej potrzebne są zwierzęta. I to są te zwierzęta, które Instytut Zootechniki otacza szczególną opieką. I to są zwierzęta tak zwane rasy rodzime. Tak, no oczywiście nie tylko rasy rodzime, bo zajmujemy się przecież wszystkimi rasami. No, sami jako Instytut jesteśmy chyba jednym z największych gospodarzy w Polsce, mając ponad 15,5 tysiąca hektarów ziemi od Szczecina po Sanok, więc mamy też w swoich zasobach i rasy rodzime, i rasy produkcyjne, to jest oczywiste, a staramy się podnieść jakość tych wszystkich ras i gatunków, które mamy, żeby była większa wydajność. Jak państwo pewnie wiecie, jesteśmy trzecim producentem mleka w Europie, po Niemczech i po Francji. Przy wielkim rozdrobnieniu, o którym tutaj wszyscy mówiliśmy, rozdrobnieniu gospodarstw, 0,7% gospodarstw w Polsce ma ponad 200 sztuk bydła mlecznego. 0,7. Reszta poniżej, i to są często gospodarstwa, zwłaszcza tutaj w Małopolsce, które mają po kilkanaście sztuk bydła, i to rozdrobnienie daje taki wynik w skali Europy. Świetny wynik w skali Europy. Pokazuje to, że dajemy radę, że jesteśmy na tyle obrotni, że jesteśmy na tyle twórczy. Następna sprawa, rasy rodzime, jak najbardziej. Przecież patrzymy na nasze góry, jesteśmy na łuku Karpat. Proszę państwa, ja pamiętam jako dziecko, w każdym domu były owce. W każdym domu, prawie w każdym domu, powiedzmy sobie, ale w każdym domu były kury. Zielononóżki, żółtonóżki, to wszyscy się cieszyli z tego, że mają swoje jajka i super. Ludzie zaczynają wracać z powrotem. Wiem, jak są zapytania do Instytutu, czy sprzedajemy, czy mamy, gdzie można kupić. Świetnie, dlatego że kurę można wyhodować bardzo tanio.
Tak samo gęś. Oczywiście trudniej jest z owcami, trudniej jest z kozami, trudniej jest z bydłem. No o trzodzie chlewnej to nie wspomnę, no bo ze względu na pandemię jest jeszcze większy problem. Instytut stara się zachować te rasy rodzime, dzięki którym tak naprawdę ta jakość mięsa, jakość prozdrowotna, bo musimy powiedzieć, że każda żywność, która jest w obiegu, jest zdrowa, ale prozdrowotna, jest doskonała i chcielibyśmy, żeby ci hodowcy, zwłaszcza tu w Małopolsce, zwłaszcza owczarze i hodowcy bydła, mieli duże ułatwienie i mieli przede wszystkim możliwość sprzedaży bezpośrednie. Rozmawiałem nie tak dawno z dyrektorem Janczym, zresztą bardzo często jesteśmy ze sobą w kontakcie i on mi mówi, słuchaj, parę lat temu 90% jagnięciny szło do Włoch. Mówi, teraz wszystko pójdzie do Polski. Mówi, tak się zmieniły przyzwyczajenia żywieniowe przez pandemię. Jagnięcina wróciła z powrotem do łask. Pan marszałek był łaskaw wspomnieć o wzroście ruchu turystycznego. Tak, potężny wzrost ruchu turystycznego. Tylko zobaczmy skład turystów, którzy przyjeżdżają. Przyjeżdża bardzo dużo turystów z Bliskiego Wschodu. Proszę Państwa, wiemy o tym, że oni wieprzowiny nie zjedzą. Drób, owszem, zjedzą, ale baranina i wołowina. To jest to, czym ich możemy zaskoczyć i zaskakujemy. Zakopane sprzedaje im świetną baraninę i oni są zachwyceni naszą baraniną. Ona jest mniej aromatyczna niż baranina z owiec kurdziukowych, czyli tych z takimi potężnymi, tłustymi ogonami. Ma wyśmienitą jakość. Pan marszałek wspominał o oscypku. Tak, oscypek jest świetny, dlatego że jest wypasany na łąkach górskich. Skład łąk górskich, skład traw powoduje jakość mleka. Ta jakość mleka daje nam ten wyśmienity oscypek. Więc tym możemy zaskakiwać i zaskakujmy turystów. Ja, proszę Państwa, nie zapomnę, jako pacholęciem będąc, 87 rok, przyjechała do nas rodzina z Francji i daliśmy im oscypki. I oni byli zachwyceni, potem dzwonili i pisali, że zrobili z nich zupę, którą się Francuzi zachwycali, bo czegoś takiego nigdy nie jedli. Dla nas wielkie zdziwienie, jak z oscypka można zrobić zupę. No we Francji widocznie można było zrobić zupę, którą się zaskoczyło swoich gości. Więc pokazuje to, jak doskonałe mamy... Ja proszę Państwa, nie wspomnę o chlebie. Naszym chlebie z pieca, z łopaty, świetnym chlebie. I razowym, i białym chlebie. No Węgrzy na razowy chleb patrzą z obrzydzeniem. Tylko jasny chleb, bo na Węgrzech, zresztą u nas w górach też chleb razowy to była oznaka biedy. A ja na przykład strasznie lubiłem chleb razowy i w domu, jak u mnie pieczono chleb, niestety z pewną taką niechęcią na mnie rodzice patrzyli, skąd się mi to wzięło. Myślę, że pan dyrektor tutaj przez wrodzoną skromność powiedział, że gdyby nie Instytut Zootechniki, to dzisiaj pewno nie byłoby bydła polskiego czerwonego. Gdyby nie Instytut Zootechniki, to dzisiaj nie byłoby owcy karpackiej, którą odtworzyliście. Kozy karpackiej, którą odtworzyliście i cakla, którego też otworzyliście, więc tutaj zasługi, jeżeli chodzi o Instytut Zootechniki, są olbrzymie. Nadzorujecie w dalszym ciągu hodowlę bydła polskiego czerwonego, owcy tak samo, więc pełny ukłon. No staramy się, panie profesorze, ku chwale ojczyzny. Brawo, pani dyrektor. Pan dyrektor. To ja, jeśli mogę też ad vocem tego, co pan dyrektor Duda powiedział, to tak jak w gospodarce, że kołem zamachowym czy silnikiem napędzającym gospodarkę to jest właśnie małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa. Ja zaryzykuję, pewnie się narażę obecnym tutaj też wielkoobszarowym gospodarzom i gospodarstwom, ale to bezpieczeństwo żywności, o którym mówiliśmy, o czym wspomniał pan dyrektor, co jeszcze kiedyś tam do niedawna w krajobrazie funkcjonowało, ten przezagrodowy chówowiec i zwierząt, w tym i owiec, to przede wszystkim ten drobny inwentarz. To jest to bezpieczeństwo, to jest to, co mamy w zasięgu, pamiętamy. No coś, co jeszcze 3, 4 czy tam 5 lat temu nikt z nas sobie nie wyobrażał, pandemii, zerwane łańcuchy dostaw. W przypadku dużych molochów, dużych towarowych gospodarstw wystarczy jedno takie, no już wiemy, że łatwe do przewidzenia. Takie tąpnięcie, które było przy pandemii, przy wojnie, spowodowało nagły zwrot. Przepraszam, tak się wbiłem, panie dyrektorze, ale zapomnę, co chciałem powiedzieć. Nagły zwrot ku hodowli, zwłaszcza drobiu przyzagrodowego. To było niesamowite. Ale ja myślę, że ta świadomość tej dywersyfikacji żywności i tego, że warto produkować zdrową, bo przede wszystkim my bazujemy na zdrowej paszy, pochodzących z czystych, ekologicznych użytków zielonych. To jest to... No myślę, klucz i ta istota, tak? Towarowe okej, no pewnie, żeby zabezpieczyć duże masy ludzi w żywność, szybko wyprodukowaną, tanio wyprodukowaną. Tylko teraz pytanie, czy chodzi nam o taką żywność, czy chodzi nam o tą zdrową? Nie tylko ta, która, to tak jak z ekologią, tak?
że niestety, ale to ta świadomość myślę, że rośnie, że człowiek kupuje oczami. No i niestety ekologia charakteryzuje się tym, że no, ten owoc nie będzie takim konsumpcyjnym, deserowym, jak pięknie wywoskowanym, wybłyszczonym na półce sklepowej czy na regałach, tylko będzie z różnymi, że tak powiem tak, skazami. Ale myślę, że to naszą rolą jest i bardzo wszystkim i państwu, tak, i konsumentom też dziękujemy za to, że chcecie słuchać i chcecie, myślę, propagować tą myśl. Myślę, że ta świadoma konsumpcja, zdrowe odżywianie, nie mówię ekologiczne, chociaż to szeroko jako ośrodek doradztwa rolniczego propagujemy, ale to zdrowe odżywianie, tak. No i no, wszystkim nam zależy na dobrym samopoczuciu, na dobrej zdrowotności. Taki jest sens chyba naszego życia. Panie marszałku, wszystko to, o czym tutaj rozmawiamy, może się dziać, ale tak, żebyśmy widzieli, żeby inni widzieli, potrzebna jest promocja. I teraz, gdzie jeszcze jest przestrzeń według pana na promocję produktów regionalnych małopolskich? Tej przestrzeni dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo wiele i my musimy coraz intensywniej realizować różne zamierzenia promocyjne. Niestety muszę panów trochę zmartwić, że nie wszyscy podzielają chociażby moje zdanie, że na promocję nigdy wiele pieniędzy wydanych nie jest. Ja uważam, że ciągle jest zbyt mało, ale są też tacy ludzie, którzy uważają, a po co i tak dalej, i tak dalej, że każdy producent powinien sam reklamować swoje wyroby, a tu niestety tak nie jest do końca, bo to, o czym była wcześniej mowa, o tym wpuszczaniu w obieg jakby gospodarczy, no trudno sobie wyobrazić produkt tradycyjny, o których wspominał pan profesor, który jest wpisany na listę, bo jest produktem jakiegoś koła gospodyń wiejskich, że nagle te gospodynie zrobią, nie wiem, fabrykę i będą produkować nie wiadomo jakiej ilości i to jeszcze na taśmie. No, wtedy to już nie będzie produktu tradycyjnego, tylko będzie produkt z taśmy i on nie będzie miał tej jakości ani tych walorów, więc jest pewna część, którą można wpuszczać odważnie w obieg, ale są też takie wyroby, które niestety muszą ciągle trzymać się bardzo sztywno reguł recepturowych, jakby poszczególnych etapów produkcji danej potrawy czy jakiegoś innego produktu, ponieważ w innym przypadku do tego stopnia taki produkt traci na wartości, że przestaje być produkt, a przynajmniej my byśmy go, panie profesorze, panie dyrektorze, nie uznawali za produkt tradycyjny. W związku z tym my, bo tutaj mogę odpowiedzieć w imieniu urzędu, który reprezentuję, my naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy. Zarząd, którego pracami mam zaszczyt kierować, nie żałuje pieniędzy na promocję i tutaj, no, nie wymawiając panu dyrektorowi, ale to w oparciu o naszą bardzo dobrą współpracę, przecież nasze wsparcie tego dzisiejszego wydarzenia jest bardzo duże, ale też z pełnym przekonaniem to robimy, że to jest nasz święty obowiązek. To nie jest jakaś łaska, to jest święty obowiązek, żeby mieszkańcy, goście mieli możliwość, no zwróćcie pan, bo tak siedzimy w takim fantastycznym miejscu, ile jest tych stanowisk dookoła, przecież jeszcze tam jest alejka, jeszcze tam i wszędzie są rzeczy, można powiedzieć, w pewnym sensie niepowtarzalne. No dlaczego to robimy? No wypełniamy tą przestrzeń, którą trzeba zagospodarować. Tej przestrzeni jest oczywiście więcej. Wszystkie samorządy, instytucje, które w jakikolwiek sposób chcą wpływać na ruch turystyczny, powinny o tym pamiętać, że na tyle, na ile to jest możliwe, środków na promocję nie wolno żałować, nie można i to jest droga zła, bo to jest droga antyrozwojowa. Ja mogę, no nie chciałbym takiej kryptoreklamy robić nadzwyczajnej, ale tutaj jest też firma Płatek, która akurat niewymienionymi zajmuje się produkcją wyrobów wędliniarskich. No, świetna, fantastyczna, rodzinna firma, znam ich bardzo dobrze, więc mogę w taki bezpośredni sposób mówić. Robią rewelacyjne rzeczy. I właśnie tego rodzaju firmy nie zawsze mają aż taką zdolność i
taki potencjał finansowy, żeby robić ponad swoje możliwości promocji. I tym właśnie trzeba pomagać, trzeba im stwarzać możliwości. I my między innymi realizując naprawdę za niemałe pieniądze, bo wydajemy około 2 milionów na 10 edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku, to właśnie na tym Festiwalu Smaku ci producenci zapraszani przez nas mają możliwość pokazywania swoich wyrobów. Nie tylko częstowania, ale również po prostu normalnych transakcji finansowych, sprzedaży bezpośredniej albo umownej już w większym zakresie, więc róbmy co możemy, a promocja zawsze zrobi koło dookoła i wróci się z nadmiarem z powrotem do nas. Pan dyrektor chciał? To przynajmniej powiem w swoim imieniu. My tu pana marszałka oczywiście, ja osobiście bardzo popieram w tych działaniach. Na promocję nie ma limitów. To jest, myślę, że to jest najważniejsze, że tak powiem też. Jakby było inaczej, to by duże korporacje nie wykładały miliardów złotych, dolarów na promocję. Wiemy, że to jest, no, to jest klucz do sukcesu. I żeby wyciągnąć z jakiegokolwiek interesu biznesu, najpierw trzeba zainwestować duże środki, ale to, co państwo panowie wcześniej mówili, że ja bym nie chciał, żeby te produkty, bo na tym polega siła tych produktów, ich regionalizm, ich charakter lokalny, jakby to nie daj Bóg weszło do masowej produkcji, to niestety te produkty, te marki zostaną zabite. To jest ten koloryt. No i o tym my mówimy. Małopolska lokalna, wieś, sołectwa, zaopatrujmy się lokalnie, niekoniecznie czerpmy, że tak powiem, z dużych sieci czy mniejszych sieciówek, ale właśnie bezpośrednio u producenta, bezpośrednio u przetwórcy. No, tu wymawiamy z nazwy konkretne firmy, szanowni państwo, to warto, że tak powiem, korzystać z tego typu inicjatyw. Pan marszałek wspomniał o imprezach, które organizuje Urząd Marszałkowski. No, myślę, że to jest istota rzeczy, tak, żeby tu w takich miejscach, na takich imprezach promować ten produkt i nawiązywać te relacje, tak. A marketing jest bardzo ważny i trzeba nieskończoną ilość mówić o tym. Panie Tomaszu, czy u państwa również w ten sposób promuje się produkty regionalne? Są takie wystawy, są targi takich produktów? Tak, my też mamy takie wystawy, festiwale, gdzie promują się takie produkty. No oczywiście, że to jest problem ochrony środowiska, żeby nie transportować tak dużo tych produktów. Jak państwu już powiedziałem, po pierwsze, jak będzie to transportowano za jakiś długi dystans, to już będzie i produkcja inna, to już będzie nie domowa, nie regionalna, tylko taka duża fabryczna, więc nie ma sensu tego robić. No i jak mówiłem, to jak dużo trzeba transportować, to już inne dodatkowe koszty i już pytania o ochronę środowiska. Więc trzeba promować taki rynek, który jest obok nas, żeby ludzie mogli pojechać do tego rynku i tam kupić produkty od tych, które oni wyrabiają. W każdym regionie są takie miejscowości, szwi, gdzie można to zorganizować i trzeba zachęcać ludzi, żeby chociażby raz w miesiąc, nie może co tydzień, na pewno nie co dzień, ale raz w miesiąc pojechać do tego rynku i tak tam kupić produkty i oczywiście, że przyjeżdżać do tych regionów, bo dzisiaj już jak chce zjeść coś azjackiego, to nie jedzie do Chin oczywiście, ale to nie jest chińskie naprawdę, co my jemy i mówimy, że to jest chińskie, więc trzeba, żeby ten produkt regionalny został takim, jak jest, tradycjonalnym i żeby można było kupować ich na miejscu, ale trzeba zachęcać ludzi, żeby nie przyjeżdżali i kupowali ten produkt. I nie chcieli, żeby produkt górski można było kupić na morzu, bo nie ma sensu. I trochę już podsumowując ten panel, chciałbym każdego z panów zapytać, czy to jest czas, czy przed nami czas produktu regionalnego? Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że świadomość konsumentów dojrzewa coraz bardziej do tego, żeby sięgać po produkty rodzime.
wszelkiego rodzaju produkty rodzime i wspomniana przez pana marszałka, przez pana dyrektora promocja, jak najbardziej. My jako instytut robimy kilkadziesiąt eventów w skali roku. Wydajemy troszkę mniej niż pan marszałek, bo też my biedniejsi jesteśmy, ale promujemy Małopolskę od morza po Tatry, ponieważ uważamy, że to właśnie się wróci kiedyś. A jesteśmy też instytucją publiczną, więc jest to nasza misja. I nieskromnie powiem, że widać rzeczywiście dużo większe zainteresowanie niż kilka lat temu. W tym miejscu chciałem podziękować pracownikom Instytutu Zootechniki za ciężką tegoroczną pracę, która jeszcze niestety ich czeka, ale pozwolicie państwo, że podziękuję też wszystkim wystawcom, do których nie trafiliśmy pewnie dzisiaj osobiście, żeby im uścisnąć dłoń, ale myślę, że wszyscy im dłoń ściskamy. Jutro jest jeszcze dzień. Jutro jest jeszcze dzień, panie marszałku, ja wiem. I dziękujemy, że przyjechaliście i że jesteście. Bardzo was za to szanujemy. Myślę, że to jest czas produktu tradycyjnego, znaczy produktu polskiego, produktu rodzimego, który trafi z powrotem na polski stół. I co więcej, proszę państwa, myślę, że to jest czas na to, że wrócimy z powrotem do kuchni, tej takiej w pewnym momencie znienawidzonej kuchni, bo po co tam iść? Ja na przykład chętnie chodzę do kuchni i wcale się nie czuję niemęski. Wydałem książkę kucharską, więc się dobrze z tym czuję. Więc to jest absolutnie czas na produkt, polski produkt, który kupujemy jako pierwotny i sami przetwarzamy i częstujemy innych, zachęcamy do tego, żeby oni też to robili. To jest nie tylko czas, ale i przyszłość produktu tradycyjnego, dlatego że no, jest coraz większe zainteresowanie ze strony konsumentów. Ludzie coraz bardziej mają dość tego, co jest uprzemysłowione, co jest coraz bardziej no, przetworzone i szukają czegoś oryginalnego. Stąd co tydzień praktycznie w moim kraju odbywa się jakaś impreza związana z produktem tradycyjnym. Czy to z produktem lokalnym, chociażby Święto Karpia Zatorskiego, czy Osypka i tak dalej, ale i takie większe imprezy jak ta. Więc Smaki Regionów tutaj są takim przykładem. To są szlaki kulinarne, których mamy coraz więcej i Małopolska ma ich najwięcej, gdzie praktycznie można sobie wędrować przez Małopolskę i w każdym jakimś miejscu coś znaleźć. To jest turystyka kulinarna. Turystyka kulinarna coraz bardziej się rozwija. Ludzie już nie chcą jeździć gdzieś tam po zachodnich krajach, ale chcą wędrować przez Polskę i zjeść coś ciekawego. Natomiast produkt tradycyjny najlepiej smakuje w miejscu powstania. Bo są tutaj jakby dwie szkoły. Jedni mówią tak, że produkt tradycyjny powinien być popularny za symboliczną złotówkę. Jestem przeciwnikiem takiego podejścia, dlatego że taki produkt, gdzie jest wszędzie za symboliczną złotówkę, to mamy w każdym sklepie. To ma być produkt najwyższej jakości, to ma być produkt super premium, drogi, adekwatna cena do jego wartości i jeszcze w miejscu wyprodukcji. Dlatego, że ja widzę, z czego ten produkt powstaje, widzę tego człowieka, który się nad tym trudzi i to lepiej smakuje, to zdecydowanie lepiej smakuje. A jeszcze jeżeli produkt ma ukrytą nazwę, ja mam tak, jak kogoś chcę już z gości sobie zawieźć, to wiozę gdzieś tam w Bielsko, i tam jest taki produkt, który nazywa się ziemniaki z kiszką i jeżeli na stole ląduje rzeczywiście młode ziemniaczki z siadłym mlekiem, bo tam kiszka to jest siadłe mleko, no to jest uśmiech, czy to jest zdziwienie tych ludzi, to jest niesamowite dla mnie. Więc to jest, na to kiedyś była idea, że sieć Alma będzie promować, będzie sprzedawać produkt tradycyjny, padło to. Więc zostali jak gdyby producenci sami i my jako te instytucje, tutaj Urząd Marszałkowski, Instytut Zootechniki i wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego przejęły tą rolę i przejmują. Ja kiedyś sobie zrobiłem taki quiz. Zadzwoniłem do wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego, jestem turystą, jadę przez dane województwo, nie Polakiem, przez dane województwo, chciałbym coś niesmacznego, co mi państwo polecicie. W jednym tylko województwie kazano mi złożyć podanie, że dyrektor się pochyli, natomiast we wszystkich, a które to województwo było? A szczególnie w Małopolsce panie wręcz dzwoniły do tych, gdzie ma być przygotowana już dla mnie pokarm. No pełny szacunek dla ośrodków doradztwa rolniczego, że rzeczywiście tak działają i tak promują, więc pełny szacunek. Ja tylko powiem, że moim faworytem są bryzgane kluski. O, no to jest brzyzgane. Brzyzgane albo bryzgane. Brzyzgane. Będziemy mieli okazję spróbować jutro, bo konkurs kół gospodyń wiejskich jutro. A wracając do pytania, panie marszałku,
pan profesor trochę zdradził, że to nie jest czas, ale znaczy, że to jest też czas, ale to jest też przyszłość produktu regionalnego. Znaczy, trzeba podzielić produkty zgodnie z tym, co powiedział pan profesor. Produkt tradycyjny, produkowany na miejscu, sztywne trzymanie się procedur, zasad wytwarzania i tak dalej. Produkt regionalny, no chociażby mogę przywołać przykład kapusty w sarsznicy, ogórka w sarsznicy, soku z kiszonej kapusty i tak dalej, gdzie produkcja jest ekologiczna. Niewątpliwie jest to produkt regionalny, właśnie regionalny, ale on już jest produkowany na dużą skalę. On jest na półkach, można powiedzieć, prawie wszystkich sklepów wielkopowierzchniowych, ale jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Bardzo przepraszam. Natomiast rzeczywiście mieszkańcy coraz częściej, i to chyba wszyscy zauważamy, zanim kupią coś nowego, to jednak odwracają te wszystkie naklejki i czytają, co tam jest. I jak człowiek widzi ileś tych różnych substancji utrwalających takich, siakich i owakich, no to najczęściej zaczyna się powrót na półkę. I dlatego jest z kolei w ślad za tym zerkanie za produktami, które mają jakąś gwarancję produktów, które nie są produktami z zawartością środków konserwujących. Bo w gruncie rzeczy ta linia w tej chwili leci albo ma środki konserwujące, albo ich nie ma. I ja pomijam jakieś koloryzujące rzeczy i tak dalej, barwniki, to też, ale w gruncie rzeczy według tego był wspomniany też karp zatorski. No rewelacja po prostu, wędzony karp, w różnych innych zaprawach i tak dalej, i tak dalej. Więc takich produktów, które mają już charakter i można by je zdefiniować jako produkty regionalne, mamy już w Małopolsce naprawdę dużo. Mówimy o spożywczych oczywiście, bo jeżeli chodzi o cały przemysł, to jest jeszcze ho, ho, ho. Ale tego nigdy za wiele. I myślę, że czym więcej tych produktów będzie, to nasz region będzie mocniejszy. Po prostu będzie region mocniejszy. Niech ci, którzy zajmują się tym obszarem, proponują, rekomendują coraz ich więcej, a my zajmujmy się tym, żeby ich chwalić, promować, żeby sprzedaż szła, bo jak sprzedaż nie pójdzie, to taki produkt regionalny też będzie musiał się wycofać, no bo po prostu rządzi się już tutaj twarda ekonomia, rynek i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem przekonany, że Małopolska jest przed takim dużym okresem silnej ekspansji produktu regionalnego. Czy to się sprawdzi, jeżeli nie będzie jakiegoś zawirowania w świecie i będzie szybki rozwój, a w zasadzie coraz bardziej dynamiczny, a Małopolska jest w takiej fazie. Chcę podkreślić, że według wszystkich danych Eurostatu jesteśmy najszybciej rozwijającym się polskim regionem i jednym z najszybciej, to jest niewiarygodne, w Europie. Więc szanowni państwo, zresztą muszę się tutaj pochwalić w imieniu władz regionalnych. Dwa miesiące temu otrzymaliśmy od Komitetu Regionów, od Komisji Nadzwyczajnej składającej się z przedstawicieli Komisji Europejskiej, różnych innych instytucji europejskich, tytuł regionu, Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Myśmy go już raz uzyskali w 2016 roku. Zwróćcie państwo uwagę, była zasada generalna, drugi raz nie przyznaje się regionowi. Ale aplikacja, którą złożyliśmy, mieliśmy świadomość tego, że nie mamy szansy na to, żeby uzyskać ten tytuł. Zrobiła tak ogromne wrażenie na komisji, że przyznano nam certyfikat potwierdzający ponownie, że jesteśmy Europejskim Regionem Przedsiębiorczości. My się takimi rzeczami nie cieszymy. My to tak bardziej lubimy, no wiecie o co chodzi, tak się nawzajem obkładać. Natomiast cieszmy się takimi rzeczami, bo one bardzo dobrze świadczą o Małopolsce. I jeszcze jedno muszę podkreślić, panie prowadzący, proszę mi wybaczyć, ale to ogromne, olbrzymie przedsięwzięcie III Igrzyska Europejskie, które przeprowadziliśmy w bardzo trudnych, skomplikowanych sytuacjach.
Szanowni Państwo, na naszej stronie wisiał list prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich, w którym zwrócił się do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. No, list, w którym tyle dobrych opinii, ocen, słów i podziwu pod adresem rządu polskiego, Małopolski, Krakowa i wszystkich regionów i miast, w których odbywały się igrzyska, że ja byłem, szczerze powiem, trochę zaskoczony i oczywiście też wzruszony. No ale wszyscy mamy tak, znaczy przepraszam, są tacy, którzy mają skłonność do szukania dziury nawet tam, gdzie tej dziury absolutnie nie znajdzie. Zamiast się cieszyć takimi rzeczami, to my tak próbujemy nawzajem się trochę dołować, a to o nas dobrze świadczy, o tym ludzie, którzy powrócili po tych igrzyskach do swoich rodzin, do swoich środowisk, mówią bardzo dobrze o Małopolsce, o Krakowie i to też miało niebagatelny wpływ na to, że ten ruch turystyczny tak nam bardzo mocno wzrósł i na lotnisku w Balicach, i w Krakowie, i w całej Małopolsce. Panie Tomaszu, myśli pan, że Węgrzy zasmakowaliby w produkcie regionalnym i produkcie górskim polskim? Oczywiście, że tak. Tak zadałem, bo my jesteśmy w stanie dowieść ten produkt na Węgry. Tak, zachęcam wszystkich Węgrów, żeby przyjeżdżali do Małopolski, kosztowali wszystkie produkty, kupowali, wiozli z sobą do domu, pokazywali wszystkim koleżankom, sąsiadom i wszystkim, żeby wiedzieć, że warto przyjeżdżać, warto poznawać, smakować. I ten doświad brać ze sobą do domu. I jak mówiliśmy wszyscy, trzeba zachęcać ludzi, trzeba edukować, powiedzieć, cały czas trzeba mówić, że ludzie, kochanie, szanowni, kupujcie produkt regionalny, bo to jest warto, to trzeba wytrzymać. Państwa obecność na agropromocji to obraz, wyraz współpracy między różnymi instytucjami, jest województwo, jest uniwersytet, jest instytut, jest jednostka doradztwa i oddam, nie, jest mikrofon. Panie dyrektorze, bez tej współpracy tego wydarzenia by nie było dzisiaj. To tak już na podsumowanie i zakończenie. Szanowni Państwo, to jest ta współpraca, to jest ta synergia, to jest ta pomoc, wsparcie pana marszałka, za które bardzo dziękuję, ale my współpracujemy jako te jednostki samorządowe, wojewódzkie, podległe Ministerstwu Rolnictwa, ale to jest taka praca u podstaw, praca pewnie czasami syzyfowa, ale wierzcie mi Państwo, że to da owoc albo już daje w tym momencie. I proszę nie wierzyć, że nawet najdrobniejsze imprezy, abstrahując i ciężko mi mówić o swoim organizowanym wspólnie z partnerami i współorganizatorami, ale najdrobniejsze inicjatywy, zwłaszcza te inicjatywy oddolne, samorządowe, lokalne, spotkania, to zobaczcie Państwo, jaka to jest kwintesencja społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, które się komunikuje, które się spotyka, które wymienia myśli, poglądy, etc., tak? Które się edukuje. No to nie ma nic cenniejszego, tak? dla mieszkańców, nawet najmniejszych gmin, najmniejszych społeczności, sołectw w naszym pięknym kraju, bo jesteśmy na Sądecczyźnie, to jest teren górski, podgórski, ale mówimy o całej Polsce, bo to jest nasze bezpieczeństwo żywności, to jest nasza ojczyzna, to jest nasza matka, więc generalnie patrzmy i edukujmy, zwłaszcza to najmłodsze pokolenie, bo to jest nasz kapitał ludzki, no najważniejszy chyba, nie ma nic, żadnej wartości cenniejszej na tym globie, jak nasza cywilizacja, no i to, żebyśmy się zdrowo odżywiali, nawet za cenę wyższe, bo wiemy, ekologia pociąga za sobą, ale jeszcze mi Państwo, że tego typu podejście i myślenie z perspektywy finansów, że teraz wykładamy więcej, ale za chwilę będziemy mieć oszczędności, wiemy, o jakich mówimy, czyli nasze dobre samopoczucie, zdrowotność, fizyczność. Mój tato ma 86 lat i zawsze mówił, że jak nie zjesz dobrze, to dasz doktorowi. W zdrowym ciele zdrowy duch. Bardzo panom dziękuję. Natomiast jeżeli można, proszę. Myślę, że producentów możemy zaprosić, jeżeli mają jakieś problemy, zarówno do Instytutu Zootechniki, zarówno do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jak i do nas, do Uniwersytetu, pomożemy.
czy to w sprawach oceny jakości danego produktu, czy chociażby zawartości WWA w produktach wędzonych, pomożemy i to nie, że jakieś tam wielkie pieniądze, dlatego że nam brakuje już tematów na prace dyplomowe, a tutaj byłyby świetne tematy na prace dyplomowe dla takich produktów, więc zapraszamy. Panie profesorze, wszyscy słyszą, myślę, że tu ileś tysięcy osób, producentów, także zapraszamy my jako ośrodek, instytut, wszystkie instytucje samorządowe na pewno pomożemy, będziemy pośredniczyć z korzyścią oczywiście dla nas wszystkich konsumentów. To jeszcze raz bardzo panom dziękuję za te słowa, za te przemyślenia i za tę perspektywę i przyszłość produktu regionalnego.